Siemanko, tu Matt, podcast Rap Matters i Brak Kultury. Dzisiaj trochę inne tło, dzisiaj trochę inne miejsce. Miałem poczekać z tym odcinkiem do przyszłego tygodnia, ale nie wiem, kiedy przyjdzie mi mój interfejs audio i nie wiem, kiedy będę mógł nagrywać w lepszej trochę jakości, a nie mogę już wytrzymać, bo ja nie lubię w sobie kisić, jak już mam coś gotowego. Także dzisiaj witam w kolejnym odcinku Fame Boostera w cyklu, w którym przedstawiam płyty, których prawie nikt nie zna. No może moi słuchacze znają, jeżeli śledzą moje playlisty, bo tam te kawałki często się znajdują, ale generalnie te płyty potrzebują jakiegoś wsparcia i oto jestem. Mam nadzieję jeszcze tak, zanim zacznę, że nie wejdzie mi tu babcia i nie zacznie pytać, z kim gadam, ani kot nie skoczy mi na głowę, ale trzymajcie kciuki, najwyżej będą cięcia. Pierwsza płyta, którą chcę przedstawić, to jest Segi i epka Na Pół. To kolejna epka Segiego, bardzo płodnego rapera, który ciągle walczy o szerszą rozpoznawalność. Kiedyś mówiłem w podcaście o jego LP, bardzo sympatycznym LP, swoją drogą Wracam na Grafice Regłości. Potem mieliśmy LP 3 kropki. W tym roku oprócz tego Na Pół wyszła jeszcze epka razem z Ejgrze, która nazywała się Pierwsza Piątka, a w międzyczasie pojawiały się gościnki, luźne kawałki i kilka z nich właśnie było na moich playlistach z niedocenionymi numerami. Na Pół nagrane jest w całości na bitach Wilkulona i jest to bodajże najbardziej klasyczny hip-hopowy materiał od Segiego, który wcześniej lubił sobie poeksperymentować, a tutaj skrecze, katy i gadanie o sobie. Poza tym to fajna zmiana, bo Segi bardzo dobrze brzmi na truskulach, jest bardzo spójnie, konkretnie, rap o życiu, o tym, co mu leży na wątrobie, taki typowy truskulizm. Całość trwa niespełna 20 minut, więc też wchodzi bezproblemowo i wydaje mi się, że to być może jest najlepszy materiał z Segiego dotychczas, chociaż przyznam, że tą płytę z 2019 musiałbym sobie odświeżyć, ale pamiętam, że ją chwaliłem. Ale tę również polecam. Druga rzecz, o której chcę powiedzieć, to jest Madział i też epka o tytule Rezerwowy. Jeżeli jesteście starzy, to na pewno kojarzycie, że ktoś taki jak Madział był i freestyle'ował na WBW 2009 czy 10, jak dobrze pamiętam. Jeżeli jesteście podziemnymi diggerami, to pamiętacie nawet, że w 2013 roku wydał epkę Głęboka, nie wiem czy epkę, już nie pamiętam swoją drogą, ale materiał Głęboka Płytka. A jeżeli już naprawdę jesteście wczuci w podziemny hip-hop, to nawet możecie pamiętać, że kiedyś nawet zrobiłem z nim wywiad tuż właśnie po premierze tamtego krążka. A jeżeli nie wiecie, kim jest Madział, no to słuchajcie, jest raperem. To po pierwsze, wydał właśnie epkę Rezerwowy i ten follow-up do piłki nożnej, czy w ogóle do sportu, ale do piłki nożnej przede wszystkim w tytule jest nieprzypadkowy, bo Madział z powodzeniem gra w 7 Lidze Mistrzów, czyli w A-klasie i tak jak wystalkowałem, to w zeszłym sezonie był najlepszym strzelcem swojego zespołu, więc wielkie propsy za to. A co do płyty, no to zaskakujące jest to, jak bardzo jest wyważona, zróżnicowana, jeśli chodzi o bity. New School miesza się z klasycznymi brzmieniami, te klasyczne brzmienia, tego to mogliśmy się tutaj spodziewać, ale na tych nowoczesnych bitach Madział wypada naprawdę dobrze, ma takie plastyczne, giętkie flow, które dobrze odnajduje się, zmienia tempa, bawi się tym wszystkim, no i słychać, że jest takim naprawdę charakternym raperem i aż szkoda, że tak mało go tutaj jest. Tak, styl, charyzma to jest to, co go charakteryzuje, do tego ma ten taki truskulowy vibe, to znaczy dba o linijki, dba o to, by wszystko było dobrze poskładane, bawi się słowami, to wszystko każe mu pisać też w taki techniczny sposób i to jest bardzo ładne połączenie. Rezerwowy to zatem bardzo udany projekt, no trafia niestety do nielicznych, czy tak jak Madział to zwykł mówić, do koneserów, ale odpalcie sobie zdecydowanie ten krążek. Jeżeli chcecie tak zacząć spokojnie, to możecie sobie zacząć od kawałka Piasek, chyba najlepszego na płycie, a potem całość, albo w ogóle zacznijcie od początku, bo też już pierwszy numer zwala z nóg i dzieje się w nim. Trzecia płyta, o której powiem dzisiaj, to jest Trippin' in Wrocław, Pstyka i Czarnobrodego. Nowy beat tej Pstyka, więc trzeba oczywiście o tym mówić. Też taka fajna sprawa, że zebrało się dwóch producentów, wymieniają się co chwilę na trackliście i warto wspomnieć też o DJ-u Krótkim, który dokonał selekcji kawałków i zmiksował całość. Nazwa wydawnictwa wydaje się bardzo adekwatna, bo jak słucham sobie tego materiału, to też chciałbym już od razu pojechać do tego Wrocławia, upić
zabawić się tam i chodząc pijany, zgubić się po tych uliczkach i słuchać sobie właśnie tego. I wtedy pewnie odkryłbym jakiś ukryty przekaz, który znajduje się na tym materiale. A tak poważnie, to serio ten materiał nadaje się na pewno do spacerów, takich nocnych. Chociaż takie call z nadodrza to jest tak srogą nawalanką, że zmusiłoby mnie pewnie do biegu. Najśmieszniejsza sprawa w ogóle z tym materiałem jest taka, że w kawałku Breslau Zoo jest taki sam sample jak w kawałku, jak w moim pierwszym hip-hopowym kawałku, więc mam bardzo fajne vibe z tym numerem i od razu przypomina mi się cały mój cringe gimnazjalny, więc no jest to. Ogólnie jest tak, że Czarnobrody jest taki bardziej powyginany, styk to bardziej chilluwa, chociaż też gdzieś tam wychodzi ze swojej strefy komfortu i robi jakieś mroczniejsze czy bardziej odlatujące podkłady, chociaż są takie ładne słoneczne bity, jak na przykład Słońce na Trójkącie. Oczywiście sample z VHS-ów też są grane, no bo jakby mogło się nie może się od tego uwolnić. Dla fanów instrumentali jak najbardziej to jest rzecz, którą trzeba polecić, a dla fanów słowa rapowanego jest gościnka młodego Żaka z gorącym dissem na Politechnikę Wrocławską. Na koniec słówko jeszcze o projekcie Late Night Poems z Kubisz Nowak. No właśnie, z Kubisz Nowak, czyli SKUBI oczywiście i Tomek Nowak, z którym już do tej pory współpracował i wydali razem nie jeden projekt. Tym razem to coś nowego, dlatego że Skubi nie rapuje, a posługuje się spoken wordem. Wyszło dość ciekawie, moim zdaniem na plus, bo rapujące SKUB już powoli zaczynało mnie trochę nudzić na tych acid jazzowych podkładach i no brakowało mi tam jakiejś energii, świeżości, a tutaj właśnie SKUB może eksponować to, na czym najbardziej zawsze mu zależało, czyli na tekstach. Nie musi się martwić o flow, bo przecież swoje poezje deklamuje. Jest dość bezpretensjonalnie, bez nadęcia, jak to u niego, są takie przemyślenia o życiu, o przemijaniu, chwalące beztroskie, proste życie, gdzie, nie wiem, docenia się Biedronkę, która siada na kartkach powieści czy jakiejś innej tam książki. No i w życiach, w którym no, powinniśmy szukać rozwoju, spokoju i to jest jego filozofia. Ładnie to brzmi przy improwizacjach Tomka Nowaka na trąbce, zatem też zachęcam do rzucenia uchem. Na YouTubie jest niestety tylko singiel, a całość jest tylko na Bandcampie, więc trzeba zajrzeć tam. No i to wszystko. Mam nadzieję, że wiatr nie przeszkadzał, bo trochę się oczywiście zerwało, jak wyszedłem, było pięknie do tej pory. Ale no cóż, takie są piękne, rustykalne warunki. Widzimy się niedługo już, mam nadzieję, że właśnie na lepszym sprzęcie i że już nie będzie tego cholernego echa, który mi tam spędza sen z powiek. I widzimy się na pewno w strefie klasyków, w której, tak jak zapowiadałem, będzie mezokracja. I tak, co ważniejsze, mam dla was kilka płytek do rozdania, kilka, o których mówiłem, czyli mam 3 płyty Madziała, mam epkę Segiego i mam jeszcze płytę Konarskiego, która wciąż czeka na chętnych. Więc napiszcie po prostu w komentarzu, którą płytę chcecie i dlaczego, albo że nie wiem, przesłuchaliście dzięki temu odcinkowi i chcecie i tyle. O Konarskim, jeżeli was to interesuje, to pisałem na Braku Kultury, więc tam możecie zajrzeć. I tyle, wybiorę szczęśliwców i płytki oczywiście gdzieś tam kiedyś do was polecą. Poza tym standardowo zapraszam na Patronite, gdzie możecie wspierać podcast, na grupkę na Facebooku, na Twittera, na Instagram i zapraszam też do sklepu iwoski.pl, gdzie można kupić sobie na przykład płytę Legiony To, czyli winyla z żołnierskimi piosenkami, które potem można samplować i robić z tego jakiś military rap, jaki rozwiesz kiedyś. Na razie.